Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, z holem kosmetycznym, można by tak powiedzieć, w którym opowiem Wam o różanych kosmetykach ze sklepu The Rose. Te kosmetyki otrzymałam właśnie od tego sklepu do testów, do sprawdzenia, jak działają, i dzisiaj, kiedy już właśnie troszeczkę je potestowałam, mogę opowiedzieć Wam o moim pierwszym wrażeniu, więc można powiedzieć, że ten filmik to będzie taki troszeczkę haul połączony z pierwszym wrażeniem, bo jeśli chodzi o kosmetyki, to jednak nie lubię pokazywać Wam nowości, kosmetyków, o których nie mam co powiedzieć. Nie wiem, jak działają, tylko pokazuję, o tutaj proszę macie peeling, o tutaj proszę macie szampon. Nie jestem w stanie nic o nich powiedzieć, więc dzisiaj będzie to haul połączony z moim pierwszym wrażeniem, więc poopowiadam Wam nieco o tych kosmetykach, powiem Wam, które mi się sprawdziły, które niekoniecznie. Także zapraszam do oglądania. Zanim opowiem Wam o tych kosmetykach, to zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, jeśli tak jak ja lubicie testować nowe rzeczy, nowe kosmetyki, i mam nadzieję, że zostawiłyście subskrypcję. Kosmetyki, które Wam dzisiaj pokażę, pochodzą ze sklepu TheRose.pl i są to głównie produkty pochodzenia rumuńskiego, bułgarskiego i litewskiego. Także rzeczywiście bardzo ciekawe kierunki, i szczerze powiedziawszy, pierwszy raz widzę te kosmetyki na oczy, widziałam te kosmetyki na oczy, pierwszy raz miałam z nimi styczność, a zaczęłam od maski do włosów, oczywiście jak to ja, maska do włosów z olejem z makadamia, taka oto niepozorna, i to co mnie tutaj zainteresowało, to właśnie ten olejek makadamia i zdanie, że maska poprawia elastyczność, naprawia zniszczenia, nadaje zdrowy wygląd i połysk. Także, hello! Czy to nie jest maska dla mnie? Oczywiście, że to jest maska dla mnie. W ogóle mam wrażenie, że w większości skupiłam się tutaj w tym zamówieniu na produktach do włosów, no bo wiecie, teraz moje włosy woją o pomstę do nieba, więc tak. I jeśli chodzi o tą maskę, to macie możliwość zobaczenia moich włosów właśnie dzisiaj po tej masce, bo stosowałam ją na włosy. I jeśli na co dzień moja głowa przypomina wielką szopę z sianem na głowie, to dzisiaj są te włosy super dociążone, jak możecie zobaczyć, sypkie, delikatne, mięciutkie w dotyku, od głowy się błyszczą, super zdrowe, super, super, w ogóle nie widać, żeby cokolwiek z nimi było nie tak, nie widać, żeby jakieś były porozdwajane końcówki, naprawdę maska jest super i włosy po niej są super. Naprawdę bardzo nawilża. Dodatkowo na pewno zwrócicie na to uwagę, ja zwróciłam od razu uwagę na zapach. Zapach jest bardzo intensywny, bardzo go czuć i jest naprawdę taki niespotykany. To jest zapach, powącham sobie teraz. To jest bardzo męski zapach i większość z tych produktów, które tutaj mam i które Wam będę pokazywała, są to męskie zapachy, więc dla mnie jak najbardziej na tak. Ja lubię takie właśnie uniseksy albo właśnie coś, co pachnie mężczyzną. Ta maska naprawdę pachnie prześwietnie i utrzymuje się na włosach bardzo długo. I już kilka razy ją stosowałam, jestem zachwycona i to jest taki typowy pewniak. Pewniak tego typu, że wychodzicie gdzieś na imprezę, na jakąś wielką galę, na wesele i chcecie, żeby włosy fajnie wyglądały, to będzie to. To będzie ta maska, której użyjecie właśnie przed wyjściem, bo macie pewność, że te włosy zawsze będą wyglądały super i zawsze będą się fajnie układały, zawsze będą pięknie się prezentowały. Także bardzo żałuję, że to jest taka mała pojemność. O, tutaj piszę 150 ml. Bo chętnie przygarnęłabym coś, jakąś maskę, tą maskę konkretnie przygarnęłabym w objętości takiego litra, jak są maski w kalosie. Naprawdę prześwietna rzecz. W ogóle to muszę Wam powiedzieć, że byłam w lekkim szoku, kiedy po wysuszeniu włosów te włosy nie ostawały mi na wszystkie strony, tylko raczej były takie przygładzone, ujarzmione, bym powiedziała, dociążone, naprawdę stałam z otwartą buzią, przeczesywałam i nie wiedziałam, co jest grane, nawet sprawdzałam tutaj przy skórze głowy, czy nie są obciążone, czy nie są przetłuszczone, ale no, nie powinny być, bo ja też nie nakładałam tej maski na włosy przy skórze głowy, tylko raczej na końcówki, także cudowna. Polecam bardzo Wam serdecznie. Kolejnym kosmetykiem, który chciałabym Wam pokazać, jest ten oto balsam. Jak możecie zobaczyć, to jest spray, więc tutaj pisze, że to jest balsam spray tej samej marki, co właśnie ta maska. Ta marka nazywa się Herbagen.
ten spray jest sprayobalsam, jest z biokaratyną i tutaj jest taka informacja, że pokrywa włosy proteinowym filmem i chroni je przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi raczej, tak. I jaki? To jest śmieszny produkt, muszę wam powiedzieć. To jest kosmetyk na czarną godzinę, bo ja, kiedy nie mam czasu, potrzebuję mieć właśnie jakiegoś takiego pewniaczka pod ręką, żeby popsikać włosy, wysuszyć je i móc wyjść, żeby one się fajnie układały, żeby się ładnie nadawały, żeby wszystko na głowie było tak, jak należy. W miarę podobny efekt do efektu po masce, no ale umówmy się, że użycie maski, a użycie takiego pierdka, no to są dwie różne rzeczy. I słuchajcie, on bardzo fajnie działa, bardzo fajnie ujarzmia włosy, dodatkowo ma tą biokeratynę, którą pomyślałam, że no okej, dobra, taka keratyna w takim produkcie zadziała i słuchajcie, zadziałała, włosy były już troszeczkę podprostowane i powiem wam, że gdybym wysuszyła moje włosy na jakiejś szczocie, to nie potrzeba byłoby ich prostować po tym produkcie. No po prostu jestem w lekkim szoku. I w ogóle to śmieszne opakowanie, takie zielone, takie kwadratowe, ma jedną zatyczkę, drugą zatyczkę, naprawdę śmieszne. Może rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby zabezpieczać tego psikacza, ale psik, 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 na włosy, wysuszasz i gotowe. Jedynym jego minusem jest to, że włosy po jego użyciu, jeszcze wtedy, kiedy są wilgotne, no nie są najprzyjemniejsze w dotyku. Czuć na dłoni, czuć na ręce, że jest właśnie ten film, że coś oblepia te włosy i no już za każdym razem, kiedy je suszyłam, miałam wrażenie, że jednak ich nie dosuszę, że jednak będą się lepić, że jednak będę musiała jeszcze raz je umyć, ale tak się nie dzieje, one są później super, super są w dotyku, są miękkie, sypiące się, nie są jakieś bardzo obciążone, ale nie puszą się, jednak czuć, że coś na tych włosach jest, coś naprawdę fajnego, coś wygładzającego i ten produkt to jest super sprawa na moją czarną godzinę, właśnie na taką godzinę, kiedy trzeba szybko wyjść z domu, kiedy szybko musisz wyglądać jak człowiek, a nie masz czasu na nakładanie maski, także to serdecznie polecam ten produkt, mam naprawdę świetna sprawa. Tak niewiele potrzebuję do szczęścia. Podobnie jak w poprzednim produkcie, podobnie jak w tej masce, zapach jest cudowny. Zapach również męski, to są takie słodkie, męskie perfumy. Naprawdę bardzo przyjemne, takie kojące, takie relaksujące. I ten zapach utrzymuje się naprawdę długo na włosach, więc jeśli nie lubicie zapachów na włosach, nie lubicie jak wasze włosy pachną, chociaż nie wiem kto nie lubi. Ja lubię bardzo i zdarzało się tak, że na drugi dzień włosy naprawdę pięknie pachniały i ja przez cały dzień je czułam, przez cały dzień następny, no cudowny zapach, który naprawdę się utrzymuje, który za sam ten zapach jestem w stanie zamówić go ponownie. I kolejne dwa produkty, które przetestowałam, to są peelingi i pierwszy peeling to jest Face and Scrub. W takim słoiczku, w takim bardzo przyjemnym, fajnym słoiczku, 100 ml i to jest argan i róża. I powiem wam, że podobnie zapach zawładnął moim sercem. Nie pachnie może jakoś bardzo różą, nie wiem też za bardzo jak pachnie argan, ale pachnie niezwykle kremowo, tak trochę jak krem Nivea, taką czystością, taką właśnie czystą skórą posmarowaną kremikiem Nivea, trochę pachnie jak takie kremiki dzidziusiowe, no po prostu niesamowicie przyjemny zapach. W środku są takie drobineczki, te drobinki, jedne są większe, drugie mniejsze i to mnie właśnie bardzo zadziwiło, bo sam peeling naprawdę bardzo fajnie złuszczył skórę, naprawdę była bardzo fajna. To tutaj może być minusem dla niektórych, to, że on zostawia taką tłustą warstewkę na skórze, może nie o tyle tłustą, ale jest taki film na skórze, który daje poczucie takiego nawilżenia, takiego naprawdę wygładzenia, także to mi się akurat podobało, bo ja robię peeling, potem po peelingu nakładam maseczkę i dalszą pielęgnację, więc akurat ten dodatkowy film nie zrobił mi żadnego problemu, bo ściągałam go wraz z maseczką, więc
to ten peeling, bardzo fajna sprawa. Drugi peeling też w takim słoiczku, w ogóle wielkie propsy za taki słoiczek, fajnie się wyciąga, widać ile jeszcze zostało produktu, super sprawa. I drugi peeling, sięgnę po niego. To takie właśnie pudełeczko troszeczkę fuksjowe, róża i mleko. I teraz słuchajcie, ten peeling pachnie tak, że jego zapach rozwalił mnie totalnie. To też jest Face and Scrub, to jest właśnie róża i mleko. I powiem wam, że tej róży tak czuć, to nie jest taka chamska róża śmierdząca chemicznie, tylko naprawdę to jest fajny, przyjemny zapach. W środku to może nie wygląda zachęcająco, w środku to wygląda jak takie ciasto, taki kolor ciasta mąki i w środku są drobinki takie dosyć ciemne. Te drobinki przypominają kawałki czekolady. To wygląda jak taki jogurt stracciatella z ciemnymi kawałkami. Tutaj też są większe i mniejsze te drobinki. I słuchajcie, jak to pachnie. To mi przypomina różany jogurt. Nigdy w życiu takiego nie jadłam. Nigdy w życiu takiego jogurtu nie widziałam na półkach w sklepie, ale to właśnie tak pachnie. To właśnie pachnie jak taki jogurt różany. Może to opatentuję, może to nie jest taki najgłupszy pomysł, ale świetny produkt, to samo robi co tamten arganon. Właściwie nie zauważyłam większej różnicy. Podobnie zostawia taki dosyć tłustawy, nie jakiś taki strasznie tłusty. Nie przeraźcie się, bo ja w ogóle to jestem antyfanką, jeśli chodzi o wszelkie tłuste rzeczy na skórze, których się nie da zmyć, które się lepią, więc nie, to nie jest tego typu film. To jest naprawdę delikatna warstwa, która sprawia, że rzeczywiście ta skóra jest nawilżona, oczyszczona i super gładka, więc no fajny produkt, dodatkowo tak jakby props za ten słoiczek i zapach. Zapach niespotykany, naprawdę coś innego, w końcu coś innego w tych kosmetykach. I kolejny produkt, który mnie zadziwił, skoro jesteśmy przy peelingach, no to przejdźmy do maski i mam maseczkę Herbagen, z firmy Herbagen. To jest maseczka kolagenowa. Ja używając jej miałam wrażenie, że ona jest z jakąś glinką, może z białą glinką, z jakąś taką niebieską, szarą, coś w tym stylu. Bo rzeczywiście jej konsystencja jest taka ziemista, ale zachowywała się zupełnie inaczej niż właśnie taka maseczka. Wchłaniała się w skórę, raczej zasychała, raczej znikała z tej skóry. Nie robiła się taka skorupka typowa, tylko rzeczywiście wchłaniała się w skórę. Bardzo fajne opakowanie, podoba mi się takie trochę jak mydełko, bardzo obłe. Fajnie się trzyma w ręce i co mnie tutaj zaskoczyło pozytywnie, to, że moja skóra po tej maseczce była super nawilżona, super ujędrniona i taka ukojona, ale taka ukojona, że ja zazwyczaj po jakimś spa, które sobie robię, po peelingach i po maseczkach, to moja skóra jest podrażniona. Ja nie jestem o to zła absolutnie, no bo wiem, że podrażniam ją i peelingiem, i maseczką czyszczającą, czy tam jakąś nawilżającą i jest zaczerwieniona, a po tej była taka ukojona, była taka nawilżona, uspokojona, nawet w dotyku była chłodna. Po zmyciu właśnie tej maseczki skóra była chłodna i ukojona. Także naprawdę fajna maseczka, polecam bardzo. Myślę, że można jej użyć gdzieś przed jakimś większym wyjściem, bo tak jak mówię, skóra nie jest bardzo rozpalona, nie jest podrażniona, możecie na nią nałożyć makijaż, czy też w ogóle w trakcie dnia, jeśli nie lubicie, kiedy wasza skóra jest właśnie taka przyczerwieniona, to bardzo polecam. I kurczę, wszystko mi się póki co sprawdza, coś tu jest podejrzane. Nie, w końcu dotarliśmy do produktu, który się u mnie nie sprawdził. I to jest ten produkt. Możecie zobaczyć, to wygląda jak taka buteleczka alkoholowa. Naprawdę pięknie się prezentuje. I tutaj jest takie troszkę mleczko. Zobaczcie, jak ja tym ruszę. Pomieszam. To jest właśnie takie mleczko Golden Rose, Bulgarian Rose Oil. To jest żel do kąpieli, żel pod prysznic, coś w tym stylu. Piękne opakowanie, naprawdę zwróciło moją uwagę od razu. Buteleczka jest plastikowa, mięciutka. Ono było dodatkowo w takim kartonowym opakowaniu, właśnie z taką piękną różą. Także myślę, że na prezent fajnie się nada. I to jest wszystko. To jest wszystko, co jest na tak w tym kosmetyku. Bo on w ogóle się nie pieni, w ogóle nie myje ciała, w ogóle nie wiem, jak go używać. Myślę, że tutaj raczej producent miał na myśli to, żeby nalać go do wanny, żeby on raczej zmiękczył wodę, bo jeśli chodzi o jego pienienie się, to
Jak widzicie, jest go tutaj sporo, bo użyłam, on był tutaj dotąd, więc użyłam tylko tyle i tak naprawdę użyłam go tylko raz, bo skoro nie nadaje się do niczego, to stwierdziłam, że raczej nie będę go używała, może komuś innemu podpadnie do gustu, może mojemu synowi, on lubi takie różne wydziwiaństwa, także ten produkt nawet myślę, że na prezent się nie bardzo nada, skoro macie dać komuś jakiś prezent, to fajnie, żeby on działał. Kolejnymi produktami, które przetestowałam, są szampony. Jeśli chodzi o szampony, to ja z jednej strony mam duże wymagania, a z drugiej strony niekoniecznie. Moim najważniejszym wymaganiem co do szamponów jest to, żeby one domywały skórę głowy, żeby myły te włosy przytłuszczone, bo ja mam dosyć przytłuszczającą się skórę głowy i tak naprawdę sama walczę z sobą, żeby nie myć włosów codziennie, tylko żeby jednak je troszeczkę odstawić, no bo nie chcę się zapędzić w kozi róg, wiecie jak to jest. Więc moim największym wymaganiem co do szamponów jest to, żeby one oczyszczały skórę głowy. Nie będę się za bardzo rozwodziła nad tymi szamponami, powiem Wam po prostu konkrety, same konkrety. Pierwszy szampon marki Herbagen, taki fioletowy z wyciągiem z kasztana, szampon przeciwupierzowy z cynkiem i z wyciągiem kasztana. Bardzo ładnie się pienił, bardzo ładnie oczyszczał skórę głowy, robił wszystko dokładnie to, co ja potrzebuję, dokładnie wszystko to, te moje wymagania. Tak samo pienił się, bo jeśli chodzi o pienienie się szamponu, to też miałam różne przygody, także fajny szamponik mogę polecić wszystkim, którzy właśnie cierpią na tą przetłuszczającą się skórę głowy. I powiem Wam, że nawet te mocno przetłuszczone, a zdarzyło mi się nim myć bardzo mocno przetłuszczone włosy i po olejowaniu świetnie sobie dał radę, także bardzo polecam. Kolejny szampon to biokeratynowy szampon właśnie z takim różowo-niebieskim napisem. One różnią się tylko właściwie tą naklejką tutaj z przodu. I właśnie uważajcie, bo tutaj też jest takie zdanie, które chciałabym Wam przeczytać. I tutaj jest napisane, że ma odżywiać i odbudowywać i przeznaczone jest do włosów cienkich, zniszczonych farbowaniem, dekoloryzowaniem oraz ekspozycją na słońce. Czyli dla mnie. Jeśli chodzi o pienienie się, to tutaj ten szampon się akurat nie za bardzo chciał pienić, może nie jakoś strasznie, ale musiałam go dołożyć nieco więcej. Ale rzeczywiście zauważyłam po nim, że włosy były bardziej ujarzmione, bardziej dociążone. Nie to, żeby nie domywał, bo domywał, wszystko było jak najbardziej w porządku. Ale widziałam już takie wstępne podprostowanie tych włosów. Kolejne dwa szampony zielone, jeden z ciemniejszym napisem zielony, drugi z jaśniejszym. Ten szampon jest z ekstraktem z pokrzywy, bardzo mocno oczyszcza włosy, bardzo. Były aż skrzypiące, super, super, super oczyszcza, super się pieni, nic dodać, nic ująć. I drugi olejem z drzewa herbacianego, taki właśnie jest jasnozielony. Bardzo fajnie, równie dobrze oczyszcza. Jedynie tutaj się mogę przyczepić akurat w tej porze roku, to że super fajnie albo i niefajnie chłodzi skórę głowy, więc jak na tą porę roku to tak niekoniecznie. Myślę, że on tutaj gdzieś w składzie powinien mieć miętę albo coś w tym rodzaju, bo naprawdę czuć taki chłodek na włosach, także myślę, że on poczeka na sezon letni. Bo w sezonie letnim takie uczucie na włosach, na skórze głowy jest jak najbardziej wskazane. Jeśli chodzi o te wszystkie szampony, które Wam tutaj pokazałam, było cztery, to myślę, że ich taką jedną cechą wspólną jest to, że one super oczyszczają skórę głowy i włosy, naprawdę. Niektóre aż za bardzo, inni tak jak właśnie ten pokrzywowy i tak samo jak ten przeciwupierzowy, naprawdę bardzo oczyszczają skórę głowy i włosy, w ogóle są bardzo skrzypiące po nich i takie domyte, doczyszczone. Także jeśli będziecie potrzebować właśnie jakiegoś fajnego szamponu, który zmyje sebum z waszego sebum, Uj, który zmyje olej. Olejowanie, po olejowaniu bardzo ciężko jest zmyć, umyć włosy. Także to jest bardzo duży plus tych szamponów. Jest też jeden minus, a mianowicie taki, że po tych szamponach musicie użyć jakiejś odżywki. Albo właśnie jakiegoś sprayu, albo właśnie czegoś takiego ujarzmiającego, coś, co pomoże właśnie ujarzmić te włosy, pomoże rozczesać, jakaś maska, jakaś odżywka. Koniecznie, koniecznie, bo bez tego robi się siano i
No nie jest fajnie, także dla mnie to nie ma problemu, bo u mnie za każdym razem używam czegoś do włosów, czy to jest właśnie maska, czy to jakiś spray, głównie są to maski odżywki, uwierzcie mi, więc dla mnie to nie ma problemu, a cieszę się, że naprawdę włosy są fajnie domyte i oczyszczone. Przed nami jeszcze kilka fajnych produktów, a kolejnym z nich jest krem do twarzy, Bioji krem do twarzy. I to jest tyle, jeśli chodzi o informacje na temat tego kremu. I zaczęłam go testować zaraz po tym kremach z O2 Skin, jeśli nie widziałyście mojego ostatniego filmiku z 3 na tak, 4 na nie, to koniecznie zobaczcie tutaj, zostawiam Wam linka, zobaczcie, bo musiałam odstawić po kilku użyciach kremy z O2 Skina i zostałam tak naprawdę w tyle z kremami, więc całe szczęście, że dotarł do mnie właśnie ten i używam go na dzień. Dlatego, że tutaj coś doczytałam, że chroni przed szkodliwym działaniem środowiska, więc super, na dzień. Jego największą zaletą jest to, że wchłania się błyskawicznie. Naprawdę jestem po prostu w wielkim szoku, w wielkim zadowoleniu, w wielkim po prostu podekscytowaniu tym, że pięknie się wchłania, zanim jeszcze wyjdę z łazienki, on już jest wchłonięty, skóra się mniej tłuści, takie mam wrażenie przynajmniej. Wiecie, ja przez dzień zwykam jednak tej skóry i też sprawdzam, czy jak przejeżdżam po czole, to nie ma poślizgu. I tutaj rzeczywiście ta skóra nie to, że się w ogóle nie tłuści, bo po iluś tam godzinach się tłuści, ale mam wrażenie, że on jednak przedłuża tą świeżość skóry i nie tłuści się tak bardzo, jak miało miejsce w przypadku poprzednich kremów. I no jestem bardzo z niego zadowolona, bardzo fajny kremik, polecam serdecznie i szczególnie tym osobom, które mają właśnie problem z przetłuszczającą się skórą na twarzy. W ogóle to mam wrażenie, że to całe zamówienie tak troszeczkę zrobiłam, wiecie, na czuja, a większość tych kosmetyków naprawdę przypadła mi do gustu i jest tak jakby stworzona dla mnie. Kolejna rzecz to żel do higieny intymnej, taki oto z Herbagen, oczywiście o mocnym zapachu róży, bardzo fajnie się pieni, bardzo fajny kobiecy zapach, to jest butla 350 ml, bardzo fajny kobiecy zapach, tak jak wspominałam, taki różany, ale taki bardzo delikatny, nie jakiś chamski. Kolejnym produktem, który jest super ciekawy dla mnie, jest peelingująca gąbka. Zobaczcie, to jest gąbeczka, która z tej strony ma mydło. Jest mydło. I ja na początku myślałam, że wiecie, to jest gąbka, do której przytwierdzone jest mydło z jednej strony, no zaraz tam odpadnie, skończy się zabawa i tralalala. I właśnie nie. Właśnie to mydło jest zatopione w tej gąbce, dzięki czemu na tym mydełku tutaj robią się takie pęcherzyki powietrza, które właśnie fajnie peelingują tą skórę. Ja ją właśnie tak zaczęłam używać, że pocierałam tą stroną mydłową po skórze i bardzo fajnie peelingowała, ale w pewnym czasie zaczęło się wytwarzać bardzo dużo piany, więc przeniosłam się na tą stronę, na stronę różową i stroną różową zaczęłam szorować i naprawdę wytworzyło się super dużo tej piany, naprawdę nie byłam w stanie zatrzymać tej produkcji w trakcie kąpieli. Także super sprawa rzeczywiście, jeśli chodzi o takie dwa w jednym. Także wielkim plusem jest to, że naprawdę wydziela się bardzo dużo piany podczas używania tego produktu. Jest jeden taki minus, który tutaj chodzi mi po głowie i który jest taki dosyć niefajny, bo nie można wycisnąć tej gąbki. I tutaj jest ból, bo za każdym razem, kiedy ja próbuję ją wypłukać i wycisnąć, to wytwarza się jeszcze więcej tej piany, bo tutaj mamy zainstalowane mydło, więc jakby muszę zostawić tą pianę w środku tej gąbki, odstawić na bok, żeby jakoś się odsączyło. No i powiedzmy, że to jest takie średnio higieniczne, powiedziałabym. Dodatkowo ja nie bardzo jestem przyzwyczajona do korzystania z gąbek i z mydeł. Raczej używam szczotki, czy tam do pleców, czy peelingu. Raczej nie korzystam właśnie z tego typu udziwnień. No nie wiem, śmieszna, fajna rzecz. Myślę, że na pewno przypadnie do gustu dzieciakom, bo nie trzeba namydlać gąbki i się myślą, po prostu bierzecie, dajcie po wodę, szas. I myślę, że to mydło, nie wiem, ciekawe, rzeczywiście jest wtopione w tą gąbkę.
Myślę, że to mydło jest jakieś specjalnie dobrane, żeby się bardziej pieniło, żeby był większy fan. No nie wiem, dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Dla mnie tak jakby ten brak higieny, niemożliwość wyciśnięcia. Druga sprawa też, bałam się, żeby to mydło się nie złamało, bo ono się tutaj nagina na różne strony. No się już złamało dawno, mam wrażenie. Ale nie, bo tak jak mówiłam, ono jest tutaj zatopione w tej gąbce. Także taki fajny gadżet. Z takich pierdeł, o których Wam mogę powiedzieć, mam jeszcze takie malutkie masełko do ust. Też o zapachu różanym. Różany? To jest bardziej arbuz. Tak, raczej melon i arbuz. I tamta gąbeczka też była o zapachu właśnie takiego melona. Jeszcze taką małą perfumeteczkę dostałam o zapachu bzuju. Wierzcie mi, że to jest 100% bzu w bzie. Także no myślę, że zostawię sobie to raczej na wiosnę. Bardzo ładnie pachnie. To masełko też jest całkiem niezłe. No ale nie są to jakieś takie specjalistyczne kosmetyki, które naprawdę, na którymi mogę się zachwycać. I to już wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam pokazać, z którymi chciałam się Wami podzielić moimi testami, moim pierwszym wrażeniem na ich temat. Gdybym miała wybierać takich trzech ulubieńców z tego całego zamówienia, to byłby to ten krem, o którym Wam wspominałam. Byłoby to masło z olejem Macadamia, właśnie to. I byłby to właśnie ten spray z Herbagena. Naprawdę super, super produkty. I tak jeszcze jak miała się skusić, to skusiłabym się pewnie jeszcze na ten różano-mleczny peeling, bo naprawdę fajnie działają. Także te cztery rzeczy najlepsze z całego zamówienia. I te cztery rzeczy już sobie zapisałam, zanotowałam i będę do nich wracać. Na pewno jeszcze pojawią się u mnie nie raz. Na razie bardzo intensywnie ich używam. Także to już było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że podobają Wam się tego typu filmiku, taki właśnie, w którym pokazuję Wam moje nowości, połączone właśnie z pierwszym wrażeniem. Jeśli takie właśnie filmiki Wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie, że właśnie ten przycisk na dole powinien mieć kolor szary. Jeśli taki kolor ma, to bardzo się cieszę. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych, na Facebooka, na Instagrama i na bloga. Jeśli obserwujecie mojego Instagrama, to już widziałyście tą paczkę, już miałyście okazję coś mniej więcej podpatrzeć. I zapraszam też do odwiedzania sklepu The Rose. Te rzeczy, które pokazywałam, najfajniejsze rzeczy, które pokazywałam, linki znajdziecie na dole, oczywiście tylko tak pomału, żebyście mi wszystkiego nie wykupiły. To było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie wyjdzie super długi tasiemiec. Żegnam się z Wami. Cześć, pa!